Witam wszystkich, nazywam się Seweryn, mąż Marty. Ja też pochodzę z rodziny katolickiej, ale do kościoła chodziło się właśnie tylko na święta albo na jakieś uroczystości. Mam 5 rodzeństwa, więc uroczystości było dużo. I wierzyłem, że jest Bóg, ale nie czułem tego w kościele i też nie rozumiałem, o co chodzi z Biblią. Nie mogłem, to myślałem, że Biblia jest przyłączona jakby na stałe do kościoła katolickiego. Jak moja żona powiedziała, zacząłem oglądać Iść pod prąd telewizję. Zacząłem poznawać Biblię, ale dalej to nie miałem takiej pewności. I dopiero wykład Terry'ego Mendelsona uświadomił mi, że Biblia jest faktem. No i uwierzyłem. I w marcu 2018 roku zaprosiłem Jezusa do mojego serca. I się okazało, że w tym samym miesiącu zrobiła to moja żona. Tak, to był bardzo najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Teraz staramy się wychować dzieci, żeby wychowały swoje dzieci w chrześcijaństwie. Bardzo cieszę się, że tu jestem, że mogę was wszystkich poznać i razem jako Iść pod prąd robicie bardzo dobrą robotę, że nawracacie Polaków, że Polska wraca do korzeni powoli. Moja żona dużo powiedziała. Ciężko mi mówić, jestem bardzo wzruszony. Dziękuję bardzo.